pod śniegiem choinki śpią, a tu już święta o kroczek są. O mały kroczek naprawdę tuż, trzeba obudzić choinki już. Ubrać się pięknie, choinki chcą. Ułożył ktoś i jak co roku znajdziemy je schowane w szafie na samym dnie. Ubrać się pięknie, choinki chcą. Wszystkich stron czeka z radością już każdy dom. Okna czekają i wiedzą, że przy nich choinki rozgoszczą się. Ubrać się pięknie, choinki chcą. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na antenie Radia Kołobrzeg i telewizji kablowej Kołobrzeg. Dzisiaj będziemy rozmawiali o dzieciach i o czasie świątecznym. Jest z nami dzisiaj Helenka. Maja. Oskar. I pani Iza Kaszuba. Przedszkole Morska Kraina. Dzień dobry pani Izo. Dzień dobry. Na początku, zanim porozmawiam z dziećmi i zadam bardzo trudne pytania na temat świętego Mikołaja i świąt, porozmawiam troszkę z tobą, Izo, dobrze? Dobrze. Chciałabym cię zapytać o to, jak długo już pracujesz z dziećmi? Z dziećmi pracuję już 8 lat, jest to już kawałek czasu, także przeżyłam i takie całkiem maluszki, no i tu jak już widać 5-latki, które już więcej potrafią, są śmialsze, także no od takich maluszków do takich większych dzieci. Do pracy z dziećmi potrzeba dużo cierpliwości, czy ty ją zawsze masz? Myślę, że tak, cierpliwość to jest podstawa, aczkolwiek w pracy z dziećmi największą radością dla nauczyciela, dla kogokolwiek, kto pracuje z dziećmi, jest uśmiech dziecka. To jak przychodzi, jak chce się przytulić, zdarza się często, gęsto, że dzieci mówią kocham cię, także to jest tym motorem, który napędza do dalszej pracy. A gdybyś miała określić jednym słowem, dokończ proszę zdanie, najbardziej podoba mi się w pracy z dziećmi? Tu by można było wiele wymienić, ale jednym słowem ich uśmiech. Po prostu ich uśmiech. Po prostu ich uśmiech. To teraz porozmawiamy z naszymi małymi rozmówcami. Najpierw, Helenko, chciałabym ci zadać pytanie, ile masz lat? 5. Masz 5 lat i powiedz mi, przygotowujesz się już do świąt? Czy w domu stoi już choinka, czy jeszcze nie?
Na razie tylko mała. Mała choinka? Kiedy przyjdzie duża choinka? Jeszcze nie wiem. A kto ją przynosi? Tata. Tata ją przynosi, a kto ozdabia? Wszyscy. Wszyscy? W rodzinie? A co najbardziej Ci się podoba podczas świąt? Że dostajemy prezenty. A od kogo są te prezenty? Od świętego Mikołaja. A kto to jest święty Mikołaj? To jest taki pan z brodą? Tak. I gdzie on mieszka? W Laponii. A widziałaś go kiedyś? Nie. To skąd wiesz, że jest i przynosi prezenty? No bo mama mi powiedziała. Pewnie go kiedyś widziała, tak? Nie. Też go nie widziała? A prezenty jednak są pod choinką, więc to ktoś czarodziejski musi być. A Maju, powiedz mi, co to jest laleczka, babeczka? Taka zabawka. Z gumy czy z plastiku? Z gumy. A gdzie można ją dostać? Gdzie można ją kupić? Jak napiszesz na przykład... A już napisałaś list do świętego Mikołaja? Jeszcze nie. To jak Mikołaj ma się dowiedzieć, że ją dostaniesz? Napiszę jeszcze list. A powiedz mi, jak się pisze list do świętego Mikołaja? Bierze się kredki, kolorowy papier? Nie. A jak? Bierze się czysty papier i kredki. Czysty papier i kredki? Tak. I co się robi? Rysuję tą laleczkę. A, i to, co namalujesz na papierze, to Mikołaj od razu będzie wiedział, że ma ci przynieść. Tak? Tak. A powiedz mi, co najbardziej lubisz jeść podczas świąt? Masz jakieś swoje ulubione potrawy? Nie. Czyli wszystko? Tak. Dobrze. To teraz porozmawiamy z Oskarem. Oskar, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, wierzysz w świętego Mikołaja? Tak. A kto to jest święty Mikołaj? To jest taki pan z brodą? A jakiego koloru jest ta broda? Białego. A nie zielonego? A skąd ty to wiesz? Widziałeś go kiedyś? I gdzie go widziałeś? W domu. U ciebie? Jak przyniósł prezenty? Tak. I gdzie je zostawia? Pod kominkiem? Gdzieś na schodach? I pod choinkę i pod drzwi. Pod drzwiami zostawia, puka i ucieka, ale ty jednak go zobaczyłeś. A powiedz mi, co w tym roku twoja mama dostanie pod choinkę? Nie wiem. A tata? Też nie wiem. A co trzeba zrobić, żeby dostać rózgę? Niegrzecznym trzeba być. A co to znaczy być niegrzecznym? No, że od cię kogoś bije. Jak się kogoś bije i co jeszcze? Jak się jest niegrzecznym, jak się nie wynosi śmieci, jak się nie pomaga mamie i tacie? To ty w tym roku dostaniesz rózgę czy prezent? Sam nie wiem. Masz wątpliwości, czy byłeś grzeczny, czy niegrzeczny? No, ja mam nadzieję, że dostaniesz prezent. A jest gdyby miał być to... Kto jest niegrzeczny? Oskar. Tak? A ty, Helenka, jesteś grzeczna? Tak. I dostaniesz prezent? A powiedziałeś, że nie wierzysz świętego Mikołaja. No to jak to jest? Jest ten Mikołaj, czy go nie ma? Jednak nie wiadomo. Sama do końca nie wiem. Czyli nikt tak naprawdę do końca nie wie, czy jest ten święty Mikołaj, czy nie, ale wszystkim sprawia dużo radości, kiedy znajdziemy prezenty pod choinką, prawda? A gdybyście mieli wymarzyć sobie najpiękniejszy prezent na świecie, Oskarek, to co to by było? Jakiś rower, jakaś gra? Nie wiesz? To ty się jeszcze zastanów, a Helenka, powiedz mi, co to by było, ten najpiękniejszy prezent pod choinką? Też nie wiesz? Różne błyskotki. A, różne błyskotki. A Maju, ty co byś chciała? Łakocie babci. Łakocie babci? To jest taka gra. A to taka gra jest planszowa czy na nie. komputer? Jest taka gra, ale nie planszowa. A gdzie się w nią gra? W domu. W domu na stoliku, tak? I wszyscy tak. mogą w to grać. No to ja wam życzę, żebyście dostali te swoje najpiękniejsze prezenty. A kto mi powie na sam koniec, co to jest opłatek wigilijny? Ktoś wie?
Helenka? To jest takie coś, czym się dzielimy z rodziną. A z czego jest ten opłatek zrobiony? Nie wiem. Ktoś wie? Wiesz może? Nie. Oskar? Widziałeś kiedyś opłatek wigilijny? I kiedy łamiesz się tym opłatkiem, co się mówi przy stole? Życzenia. Życzenia. No to ja w tym momencie życzę Wam wszystkiego dobrego i dla Waszych rodzin. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wizytę w saloniku kołobrzyskim. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Marek Augustyniak, dzisiaj jako pasjonat historii regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Marku, proszę dokończ zdanie. Moją wielką pasją jest. W tym wypadku moją wielką pasją jest historia. To jest bardzo długie zdanie. Myślę, że każda osoba mogłaby je dokończyć w sposób właściwy sobie. Dla mnie historia jest bardzo specyficzną dziedziną. To znaczy należałoby troszeczkę rozszerzyć tą definicję, od której na ogół tą historię jako dziedzinę się rozpoznaje. Przecież w tej chwili rozmawiając tworzymy historię również, a więc historia nie jest wyłącznie grzebaniem w sprawach zaszłych, tylko jest pewną ciągłością. Mówmy bardziej o świadomości historycznej, bo to jest bardzo rozległy temat, to znaczy zaszłości mają wpływ na życie obecne i na rzeczywistość obecną i to, co robimy w tej chwili, ma wpływ na kolejną w przyszłości. Wolę postrzegać historię właśnie w taki sposób. Dlaczego tak? Dlatego na ogół, że historia kojarzy się ludziom z bardzo uproszczonym widzeniem, to znaczy właśnie wyłącznie tyczącym się spraw zaszłych i co ciekawe, historia ma tendencję do kompresowania się w jakiś sposób, a więc wydarzenia sprzed 800 lat potrafią być zdefiniowane trzema datami. Tymczasem ta sprawa jest dużo rozleglejsza i dużo bardziej tyczy się życia obecnego niż się na ogół po prostu wydaje, więc w ten sposób ta historia jest przynajmniej przeze mnie postrzegana i takie postrzeganie serdecznie wszystkim polecam. Historia jest, konkludując, odkrywaniem siebie w znacznym stopniu. Po prostu jest też coś takiego, wiedzą Państwo, że to się ma albo się tego nie ma. Ja będąc gdziekolwiek, w jakimkolwiek terenie, zabudowanym czy niezabudowanym, po prostu widzę w sposób historyczny. I to jest jakby w genach. Po prostu jest to, historia jest dziedziną bardzo humanistyczną. Jest ludzie, którzy się zajmują historią bardziej, oznaczają się też, mam nadzieję i też tak o sobie myślę, większą wrażliwością, postrzegają troszeczkę więcej, widzą zależności, widzą sprawy bieżące pod kątem spraw przeszłych i wymiennie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, to skupmy się dzisiaj na historii Kołobrzegu. Tak. W jaki sposób, będąc mieszkańcem Kołobrzegu, ale nie tylko, można ją pięknie odkryć? Jak każde miejsce na ziemi, Kołobrzeg ma swoją bardzo złożoną, bardzo bogatą historię. Bardziej niż się nawet zwykło uważać. Ku temu służą rozmaite inicjatywy. W tym wypadku rozmawiamy, to znaczy jeszcze może inaczej powiem. No, historia Kołobrzegu ma swoje po prostu konkretne zaszłości, bardzo interesujące. Można się nimi interesować prywatnie, można też starać się upubliczniać. Takim staraniem między innymi zajmuje się Muzeum Patria Kolbergiensi, z którym bardzo chętnie współpracuję na zasadzie wolontariackiej, ponieważ jest przejawem bardzo potrzebnej obecnie inicjatywy obywatelskiej w odróżnieniu od bardzo zakodowanego myślenia w dalszym ciągu w naszym kraju, czyli od naleciałości z poprzedniego systemu nakazowo-rozdzielczego, gdzie placówki kulturalne są postrzegane jako wymóg, jako oczekiwania obszernych mas pracujących. W tym wypadku jest to kompletnie odwrotne myślenie.
A więc zakładajmy muzea kołobrzeskie, jeszcze 4 albo jeszcze 5. Dlaczego? Dlatego po prostu, bo zaszłości historyczne istnieją, można je odkrywać i można dowolnie tą inicjatywę obywatelską prezentować. I jest to weryfikowane naturalnie w społeczeństwie. To znaczy, jeżeli takie rzeczy się nie przyjmą, to się nie przyjmą. Jeżeli się przyjmują, a w naszym przypadku Patrick Olbergensis przyjmują się bardzo dobrze, to postępujmy po prostu tak dalej. Dobrze, to porozmawiajmy o samym muzeum. Ja miałam przyjemność być tam w niedzielę, kiedy właśnie jest Robert Maziarz, tak? I pięknie opowiada o wszystkich eksponatach. Ja jestem, tak, pod ogromnym wrażeniem w ogóle tego miejsca. Jest niewielkie, ale mieści w sobie ogrom wszystkiego, ogrom czasu i pasji. I może porozmawiajmy chwilkę o Robercie. Kim jest Robert Maziarz? Robert Maziarz jest moim przyjacielem. Robert Maziarz w podobnie do mnie sposób, z całym szacunkiem dla indywidualnych rozmaitych różnic, postrzega historię w takim wymiarze bardzo szerokim, ale przede wszystkim Robert Maziarz jest inicjatorem i założycielem Muzeum Patria Kolbrygiensis. Muszę powiedzieć tak, wszyscy pasjonaci historii w Kołobrzegu starają się, myślą, zbierają różne rzeczy, natomiast Robert Maziarz wykazuje się tutaj największą konsekwencją, tworząc imponującą kolekcję rzeczy pozostałych po czasach historycznych w Kołobrzegu, co jest o tyle skomplikowane, że Kołobrzeg był wielokrotnie mocno zniszczony i tych zaszłości stosunkowo jest niewiele. Robert postarał się bardzo, tworząc naprawdę bardzo ciekawą, spójną i z całą pewnością najobfitszą kolekcję tyczącą się życia kołobrzeskiego w ogóle na przestrzeni wieków. No, sprzyjała temu, tak jak wspomniałem, konsekwencja, dobre kontakty. Proszę sobie wyobrazić, że znaczna część tych zbiorów jest sprowadzana do Kołobrzegu. Oczywiście są to zakupy takich rzeczy z całej Europy i jeszcze dalej. Niektóre eksponaty pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, wbrew pozorom. Pokazuje to, jak niektóre zniszczenia wojenne powodują likwidowanie miejscowych pamiątek, które po prostu są pod gruzami, spłonęły. Natomiast część z tych rzeczy, jako że Kołobrzeg był znaną miejscowością i znanym uzdrowiskiem, odwiedzany był przez osoby z całej Europy i z całego świata również. Te pamiątki właśnie w tej chwili za sprawą działań Roberta wracają do Kołobrzegu. No i po prostu bardzo dobrze. Sam fenomen czegoś takiego już jest ciekawy. Po prostu robi się to. Proszę Państwa, jeszcze powiem, dlaczego w ogóle tak się robi? Pytano himalajstów, dlaczego chodzą w te wysokie góry. Odpowiedzieli, dlatego, bo są. Więc my robimy po prostu to samo. Dobrze, to może tak na koniec, ale myślę, że odpowiedź będzie bardzo rozbudowana. Muzeum mieści się w piwnicy ratusza. Tak. I jak z perspektywy tej piwnicy widoczny jest Kołobrzeg dzisiaj? Jak obserwujesz to przez okno, tą całą architekturę, gdzie właściwie to, co macie tam w środku, jest takie piękne, mnóstwo tych fotografii, ogrom pocztówek, można naprawdę się zakochać w tym wizerunku. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Nie aż tak inaczej. Na pewno jest inaczej w związku z innymi, czasami innymi potrzebami i innym myśleniem ludzi, a przede wszystkim z innymi formami aktywności społecznej. Chociaż bardziej to, co z tego wynika, bo ta aktywność społeczna to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, bo ono się odnosi, tak szybko powiem, kontakt z przedmiotami, które chętnie cytowany przez Roberta Franciszek Starowiejski wspominał o przedmiotach, w których w istnieniu, egzystencji człowiek jest epizodem. A więc to są bardzo ciekawe rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić wprost niezwykłe koneksje, które się w cudzysłowie, które się otrzymuje, kontaktując się z przedmiotem, który ma 800-600 lat albo mniej czy więcej, w każdym razie jest to bardzo głębokie postrzeganie.
Czy Kołobrzeg z perspektywy tych pamiątek się zmienił? On się może dużo nie zmienił, mamy inne pamiątki, bardziej rozbudowany przemysł. Tamte są wyrazem no, całej aktywności, jaką po prostu normalnie miasto żyło, w jakich czasach funkcjonowało. Miasto było możliwe, że z całą pewnością było w prowadzeniu miasta jako polityki miejskiej było bardziej konsekwentne, było bardziej skupione na uzdrowisku, w ten sposób było reklamowane i w ten sposób to miasto zdobywało popularność w czasach uzdrowiska. Oczywiście wcześniej było znaną twierdzą. Określenie znana twierdza też jest, może być rozmaite postrzeganie, dlatego, bo w czasach pokoju nie mówiło się zbyt dużo, bo były to obiekty strategiczne, natomiast było głośno w czasach oblężeń, których mieliśmy kilka. Kołobrzeg swoje przeżył. Te pamiątki pozwalają cofnąć się w czasie, to znaczy doszukujmy się w tych pamiątkach postaw ludzi. Ja tutaj powiem taką jedną rzecz. Niegdyś, jak były prowadzone wykopy archeologiczne w Kołobrzegu, sprawowanie kontroli nad tymi wykopami nie było tak ścisłe jak obecnie. Ja, znając profesora Rędkowskiego, który je prowadził, spacerowałem po tych wykopach. I muszę przypomniałem sobie taką rzecz, która sprawiła na mnie największe wrażenie, która powodowała pewne wzruszenie. Mianowicie załom fundamentowy jednej z chałup z okresu miasta lokacyjnego powstały z gigantycznych takich sporych belek dębowych. Ja dopatrzyłem się w pewnym miejscu, oprócz oczywistości, że był to fundament chałupy, który można tu rozpoznać, dopatrzyłem się jakichś wzorków na tych belkach. One nie miały ani żadnej specjalnej konsekwencji, ani żadnego specjalnego znaczenia. Trafiłem po prostu na miejsce, w którym ktoś usiadł. Proszę sobie wyobrazić, zrobiłem dokładnie to samo. Po prostu usiadłem z tej strony, patrząc na te wzorki w tym momencie, kiedy były widoczne, jak padało światło, i wyobraziłem sobie człowieka, który to robił. On się po prostu nudził i sobie w tym balu wycinał wzorki, tak jak to czasami robi się obecnie na ławkach. Na tym może polega to przywiązanie do tych pamiątek, że to nie tylko jest jakaś stara rzecz, ale ktoś tą rzeczą operował, trzymał, ktoś po prostu funkcjonował. To jest rodzaj okna czasowego. Te pamiątki mówią. One przenoszą nas po prostu w bardzo rozległy świat, gdzie właśnie ta wspomniana przeze mnie kompresja przestaje już istnieć, tylko oglądając jakiś przedmiot wchodzimy w zakres funkcjonowania społecznego, całego towarzyszącemu tego splinu, całej rzeczywistości. I to jest być może to, co ja staram się ludziom, którzy pytają się o tą historię, zawsze proponować. Pamiętajmy, historię materialną tworzyli ludzie i oni myśleli, wbrew pozorom, do dzisiaj nie zmienili się mentalnie, naprawdę w małym stopniu się zmienili. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Może troszeczkę można przydługa, tak ale godzinami właśnie opowiadać. Może przydługa, ale to jest istota tych naszych starań, żeby to jest jeszcze druga rzecz, że Robert tworzy placówkę, która skupia, mamy już w tej chwili mamy mnóstwo przyjaciół. Tworzymy platformę, gdzie spotykają się ciekawi ludzie, gdzie dochodzi do ciekawej wymiany kontaktów, gdzie nasze muzeum jest inspirujące i jest inspirowane. Przy dobrej współpracy na przykład z panem profesorem Grzegorzem Podrucznym powstała też, jest, co polecam, w książce, którą ostatnio wydał Król i jego twierdze, jest spora część poświęcona Kołobrzegowi, która właśnie no, była pomocna jak gdyby nasza postawa i nasze kontakty z panem Podrucznym. Ja troszeczkę przepraszam, bo już się jąkam, ale czas, jak widzę, mamy ograniczony. Czas niestety mamy ograniczony, ale to nic. Zapraszamy do pokochania historii Kołobrzegu i mamy nadzieję, że Państwo będą chcieli te piękne eksponaty zobaczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy wszystkich bardzo gorąco do zapoznania się z historią Kołobrzegu. Więcej informacji znajdziecie Państwo u nas na Facebooku, a także na Facebooku Muzeum. Jak najbardziej. Marku, powiedz mi, czego mogłabym Ci życzyć na święta tak na koniec?
Życzmy sobie wszyscy świąt spokojnych, zgodnych z ich naturą historyczną, przy czym można się też właśnie uprzeć. Pamiętajmy, że świętujemy urodziny, najprościej mówiąc, postaci historycznej. Święta są świętami rodzinnymi. Ja życzę wszystkim Państwu spokoju i takiej zadumy. Święta są redefinicją pojęcia rodziny w ogóle. Życzę Państwu spokojnych, pełnych refleksji, zadumy i radości z bycia razem świąt. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Nawzajem dobrego. Dziękuję również za rozmowę. Ponownie z nami na antenie Dzieci z Morskiej Krainy z Kołobrzegu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Julian. Martynka. Dzień dobry. Zosia i Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. Z uwagi na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, porozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Mikołaju. Pierwszy do odpowiedzi Julian. Powiedz mi, kto to jest święty Mikołaj? To jest taki pan, może być też pani, zależy kto jest w domu, czy mama, czy tata. I ten pan albo pani przynosi prezenty pod choinkę albo w inne miejsca w domu. I jest trochę otyły, ale można powiedzieć puszysty, bo je dużo ciastek. No i to wszystko. Ale to jest Mikołaj i żona Mikołaja, czy pan Mikołaj i pani Mikołaj? To zależy. To jest rodzina? Możliwe. Mieszkają razem? Chyba tak. Ale gdzie? W Laponii. A skąd ty to wiesz? Koleżanka mi podpowiedziała. No dobrze, to teraz Martynko, ty mi powiedz, jak twoim zdaniem wygląda święty Mikołaj i czy naprawdę go widziałaś? Trudne pytanie. Tutaj będą same trudne pytania. No dobrze, to ja Mikołaja wyobrażam sobie tak, w czapce czerwonej, kubraczek, pas czarny, buty czarne, broda siwa. Zawsze wyobrażałam sobie Mikołaja w niebieskich oczach, nie wiem dlaczego, ale tak mi się skojarzyło. No i to chyba wszystko. A powiedz mi, czy niegrzeczne dzieci dostają prezenty? Nie sądzę. Aha, czyli ty w tym roku dostaniesz, czy nie dostaniesz? Raczej dostanę. A czemu powiedziałaś raczej? No, nie wiem, sama. Bo jednak chyba trochę tam niegrzeczna byłaś, co? Każdy choć troszeczkę jest niegrzeczny. A powiedz mi, czy ty piszesz jeszcze listy do świętego Mikołaja? Piszę razem z moją siostrą i się po prostu podpisujemy razem. I co napisałaś w tym roku, czy jeszcze nie? Ja napisałam z moją siostrą. Że co chciałybyście dostać? Ja bym chciała dostać zestaw plastyczny, taki specjalny. Lubisz malować? Tak. Ale farbami, kredkami? Różnymi technikami, najbardziej chyba kredkami. A co jest twoją największą pasją, hobby zaraz po szkole? Śpiewanie. A co lubisz śpiewać? Wszystko? Tak, tylko tak nie przypadam za na przykład jak śpiewają rocka, bo to taka ostra muzyka, a ja nie za bardzo takie lubię. Jeszcze nie wiesz, jeszcze jesteś za mała może na taką muzykę, może kiedyś ją polubisz. Tak, tak. A czy ty chciałabyś zostać piosenkarką? Tak. I wtedy jaką muzykę byś śpiewała? Spokojną? Nie wiem, sama. To jeszcze dużo czasu. A grasz na jakimś instrumencie? Gram na flecie i trochę na pianinie. A powiedz mi, co najbardziej ci smakuje do jedzenia oczywiście podczas świąt? Która z potraw wigilijnych? Najbardziej chyba ryba. Ryba? A kto przygotowuje w domu rybę? Najczęściej mój tata. Twój tata jest dobrym kucharzem? Tak. A mama co robi? Mama robi pierogi. A z czym są te pierogi? Z kapustą i grzybami. Super.
To teraz porozmawiamy z Zosią. Zosiu, powiedz mi, czy ty wierzysz w świętego Mikołaja? Tak. I gdzie ten Mikołaj, twoim zdaniem, teraz w tym momencie jest? Obserwujecie? Czy jesteś grzeczna i czy dostaniesz prezent? Na pewno. Tak? Trochę się boisz, że jak będziesz niegrzeczna, to nie dostaniesz to, co byś chciała? I starasz się raczej być grzeczną? Tak. A powiedz mi, gdybyś miała taką możliwość podpowiedzieć świętemu Mikołajowi, co ma przynieść twoim rodzicom pod choinkę, to co to by było? No, jakieś ciuchy, kosmetyki? Najbardziej lubię malować, więc kredki. Ale to dla twoich rodziców, kredki? Moja mama bardzo lubi rysować, więc... Tak? A ty co chciałabyś dostać pod choinkę? Kolorowanki. A dużo chciałabyś tych kolorowanek? Ale jakieś z bajkami? Co to miałoby być? Kwiaty? Różne rzeczy. A powiedz mi, wiesz, co to jest opłatek wigilijny? Tak. I co to jest opłatek? Co się z nim robi? Dzielimy się opłatkiem na początku Wigilii, tak? Z rodzicami, z całą rodziną. I co wtedy się robi? Co się mówi? Jakieś życzenia? Co rodzice ci mówią wtedy? Mówią mi różne życzenia i nawzajem mówią. Żebyś była zdrowa, żebyś dobrze się uczyła. A co ty byś chciała życzyć wszystkim tym, którzy teraz nas słuchają? Żeby dobrze się uczyli. Żeby byli zdrowi. A powiedz mi, Mikołaj jeździ samochodem? Nie. A czym się porusza? Saniami. Ale co napędza te sanie? Renifery. Renifery? A ile jest tych reniferów? Dużo czy mało? Dużo. A czy ty wiesz, kim byli trzej królowie? Nie. No to będzie to taka zagadka. Jak przyjdziesz do domu, to się zapytaj, kim byli trzej królowie. Dobrze? Teraz porozmawiamy z Andrzejem. Andrzejku, powiedz mi, czego ty się spodziewasz w tym roku pod choinką? Jaki to będzie prezent? Nie wiem. A w zeszłym roku co dostałeś? W zeszłym roku nie pamiętam. Nie pamiętasz, co dostałeś w zeszłym roku pod choinkę? A w tym roku co byś chciał dostać? Masz jakieś ukryte marzenie? To teraz jakby słuchał nas święty Mikołaj, no to może mu podpowiedz, co ma ci przynieść. No nie wiem, co dostanę. Ale co byś chciał dostać? Też nie wiem. Rower? Tak. Rower? No to może ustalmy szczegóły już takie konkretne. Jakiego koloru ma być ten rower? Niebieski i biały. Niebiesko-biały? A w paski czy w groszki? W paski. W paski? I chciałbyś do tego jakiś strój? Jakieś buty? Mm-mm. Nie, niekoniecznie? Tylko rower? A jakąś nową piłkę? No też. Też piłkę byś chciał? A jakąś grę na komputer? Nie? A byłeś grzeczny w tym roku? Tak i sobie. Aha, no to jeszcze masz chwileczkę czasu, żeby popracować nad tym, żeby być bardzo grzecznym. A powiedz mi, jak są u ciebie święta w domu, to jest dużo gości? Tak. Kto do was przyjeżdża na święta? Dziadek. Mój wujek. Babcia. I różni tam goście. A kuzyni i kuzynki? Dużo jest dzieci na święta u was w domu? Nie, tylko my chyba. Tylko wy? No, ale czasami też tam, czasami są też dzieci. A powiedz mi, jakiego koloru w tym roku będą bombki na choince u ciebie w domu? Nie wiem. A w zeszłym roku jak wyglądała choinka? Była ładnie ozdobiona, a najwięcej miała bombek. A kto się zajmuje dekoracją choinki w domu?
Ja, mój brat i tata. Lubicie to robić? Tak. A czego ja mogłabym Ci życzyć na te święta? Nie wiem. Nie wiesz? Żebyś był zdrowy i grzeczny? No. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Życzę Wam tego, żebyście byli bardzo grzeczni, żeby Mikołaj przyniósł Wam takie prezenty, o jakich marzycie. I wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę, byliście bardzo dzielni. Dziękujemy. Dziękujemy. Izabela Zielińska, działaczka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim porozmawiamy o czymś na poważnie, to może coś mniej poważnego, ale radosnego, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czy już się przygotowałaś? Przygotować się jeszcze nie przygotowałam, przygotowania trwają, także już część prezentów uzgodnione z Mikołajem, a że tak powiem, ta druga część chyba mniej przyjemna, czyli całe przygotowanie menu świątecznego, no to jest w trakcie. Akurat wczoraj dostałam wytyczne od swojej mamy, co mam przygotować na Wigilię, także bardzo się cieszę, zaczynam pomału przygotowywać się rzeczywiście do tych świąt. A gdyby Mikołaj teraz nas słuchał, to takie małe marzenie do Mikołaja, co byś chciała znaleźć pod choinką? Ja nie mam takich marzeń, ja mam chyba wszystko, co bym chciała mieć. Mam zdrową rodzinę, zdrowe dzieci, fantastycznego narzeczonego. Spełniam się w różnych sferach swojego życia. Myślę, że mam to, co chciałam i jestem szczęśliwa. Jedynie, co życzyć sobie można, jedynie zdrowia. Dobrze, to przejdźmy teraz do sedna naszej rozmowy. Co my tutaj mamy? Mamy plakat. Bo niedługo, w przyszłym roku będzie działo się coś po raz pierwszy, coś ciekawego dla kobiet i w imię kobiet. Tak, dokładnie. 14 lutego odbędzie się finał akcji One Billion Rising, nazywam się Miliard. O godzinie 17 spotkamy się na dziedzińcu ratusza. Ja może pokażę ten plakat, żeby było wiadomo, z czym to jest związane. Jeśli Państwo widzicie, spotkacie ten plakat w sklepach czy w innych instytucjach, to znaczy, że One Billionerki już tam dotarły. Duży czarny plakat ze szczegółowymi informacjami. Tak, dokładnie. One Billion Rising to akcja skierowana do kobiet. Na czym ona, jakie ma przesłanie głównie? Jest to protest przeciwko wszelkim formom stosowania przemocy wobec kobiet. Jest to protest w formie tańca. Akcja organizowana jest już na całym świecie od 2013 roku. Inicjatorką tej akcji była amerykańska dziennikarka, która w 2011 roku, właściwie po fali gwałtu w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych dokonanych na kobietach, powiedziała dość. Powiedziała dość i głośno namawiała wszystkie kobiety w Stanach, aby gwałtownie zareagowały na przemoc, która jest stosowana wobec kobiet, ale także i dziewcząt. I tak się zaczęła cała przygoda z One Billion Rising, nazywam się Miliard w polskim tłumaczeniu. I akcja jest od kilku lat organizowana na różnych, w różnych częściach świata, na różnych kontynentach, w różnych państwach, krajach. I dotarła również do Polski. Również jest organizowana od 2013 roku w Polsce. Na początku przyłączyło się do tej akcji 17 polskich miast. Już w zeszłym roku do akcji przystąpiło 60 miast. Więc Kołobrzeg jest jakby kolejnym miastem, polskim miastem, w którym ta akcja będzie organizowana. Jestem szczególnie jakby dumna z tego, że to właśnie ja mogę organizować tą akcję w Kołobrzegu, ponieważ tak w szerokim zakresie będzie ona organizowana pierwszy raz i mam nadzieję, że wpisze się w kalendarz imprez miejskich w Kołobrzegu. Jest to temat poważny, ale nie boimy się poważnych tematów dla kobiet. A powiedz mi, kto w tobie zaszczepił ten pomysł, żeby właśnie akurat w Kołobrzegu, bo w Koszalinie Dorota Hałat już działa od jakiegoś czasu i pewnie Dorotka zaszczepiła tą ideę. I powiedz mi, czy dałaś szybko się namówić na to? Tak, zaczęło się właściwie od namowy mojej serdecznej koleżanki, z którą współpracuję na różnych płaszczyznach, radną Rady Miasta Koszalin, Dorotą Różą Hałat. Ona mnie namawiała już w zeszłym roku do podjęcia się organizacji tej akcji, także siły zebrałam w tym roku i to przygotowuję. Mam oczywiście wsparcie w Dorocie, jak również z różnych środowisk kobiecych, bo organizowany jest One Billion Rising również w Białogardzie, w Koszalinie, w Mielnie, w Kołobrzegu i w tych wszystkich ościennych miastach w naszym województwie, ale też jest mnóstwo miast na polskiej mapie, także, które też organizują One Billion Rising.
A dlaczego One Billion Rising, tak? Jest kilka powodów. To między innymi ten, o którym powiedziałaś na sali, zaszczepiona idea przez Dorotę. Po drugie, ten temat jakby jest mi bardzo bliski. I myślę, że akcja One Billion Rising, protest przeciwko stosowania wszelkich form przemocy wobec kobiet, jest tak ważny i tak istotny w życiu każdej kobiety, że należy ten temat podjąć i tak jakby głęboko się tym zająć. Ja jestem osobą, która ma niestety te doświadczenia w swoim życiu, przeszłam te ciężkie doświadczenia, dlatego dzisiaj mam w sobie tyle siły i energii i charyzmy, żeby dzielić się tym, czym mogę, z innymi kobietami, czyli właśnie tą naszą wspólną płaszczyzną, jakim jest taniec. Porozmawiajmy o treningach. Jak się przygotowujecie? Tak, treningi odbywają się w każdy piątek w szkole podstawowej numer 4 o godzinie 17. Treningi są całkowicie bezpłatne. Mogą do nas przystąpić właściwie wszystkie kobiety, które mają tylko chęć spędzić z nami wspólnie tą jedną godzinę w tygodniu. Prowadzą treningi bardzo fajne dziewczyny, nasze zombistki Magdy, które serdecznie pozdrawiam. I tak się właściwie zaczęła przygoda. Na początku było nas kilka, później się zaczęły panie dowiadywać o tej akcji coraz to nowych źródeł. Jest już nas około 30, nawet bym powiedziała ponad 30 osób i mamy sygnały, że będą przystępowały do tej akcji kolejne panie. To przypomnijmy finał walentynki przyszłego roku. Tak, ćwiczymy, proszę Państwa, od 18 listopada do 13 lutego, a finał akcji odbędzie się 14 lutego na dziedzińcu ratusza o godzinie 17. Serdecznie zapraszam już dzisiaj. To powiedz mi jeszcze tak na koniec, jaki widzisz cel właśnie w organizowaniu takiego, a nie innego wydarzenia w Kołobrzegu? Cel jest bardzo ważny i istotny, jakim przede wszystkim solidaryzowanie środowiska kobiecego. Ponad wszelkimi podziałami społecznymi, politycznymi, religijnymi. Tutaj jesteśmy wszystkie jakby równe wobec siebie i nie interesuje nas wzajemnie, kto gdzie pracuje, co robi, czym się zajmuje. Tu jesteśmy po prostu kobietami, matkami i żadna z nas nie chciałaby stać się ofiarą przemocy jakiejkolwiek. Mówimy tu o wszelkich formach stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Kolejnym moim celem jest danie takiego świadectwa kobietom, że mogą pokonać te trudne chwile, jakże ciężkie w ich życiu i mogą stanąć twardo na nogi. Chcę pokazać również kobietom, że jest wiele instytucji w Kołobrzegu i wiele fachowców, którzy pomagają ofiarom przemocy, w tym także kobietom i dziewczętom. Chcę pokazać również, że te kobiety, które nadal są w domu i nadal są w tej swojej traumie życiowej, mogą z tego domu wyjść. A przede wszystkim solidaryzować te kobiety, które są jakby po tych trudnych przejściach i pokazać, że możemy wspólnie, silnie działać na tej płaszczyźnie, ponieważ naszym wspólnym mianownikiem jest to taniec. Nieraz jak rozmawiam ze znajomymi, a dlaczego taniec? To jest bardzo krótka odpowiedź, bo taniec wyzwala energię i pozwala na to, żebyśmy my rządziły naszym ciałem, a nie ktoś inny. Więc taką myślą przewodnią, myślę, jest tutaj nie tylko ten taniec, ale sama ta akcja. Iza, życzę Ci, aby dużo kobiet włączyło się w tą bardzo pozytywną akcję, niełatwą, ale razem możemy pokazać, że takie akcje mają cel i słuszność bycia w kalendarzu kołobrzeskim. Życzę Ci wszystkiego dobrego na te święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również życzę wesołych świąt Tobie i Państwu, abyście spędzili te święta w miłej, rodzinnej, ciepłej i serdecznej takiej atmosferze rodzinnej. No i spełnienia marzeń w nowym roku przede wszystkim i sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.